Hej, hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy na sklepy. Jest tutaj też mój synek przebrany w co? W armii. Także tak wygląda, ja wyglądam tak. Założyłam taką swoją skórzaną bluzeczkę, którą kupiłam niedawno. Założyłam leginsy, założę kurtkę, którą też niedawno nabyłam i torebkę i będę gotowa do wyjścia. To są sklepy, takie outlets, które znajdują się na zewnątrz i będziemy przechodzić z sklepu do sklepu na zewnątrz, także trzeba wziąć kurtkę, bo na pewno nie jest za ciepło na dworzu. Słoneczko troszkę wygląda za chmur, zobaczymy co będzie dalej. To też są takie sklepy, które znajdują się bardzo daleko, 2 godziny prawie że drogi. Teraz siostra moja przyjedzie i będziemy wyruszać. Jeszcze pokażę Wam jak wyglądam w całości, jak się ubiorę, jak wyjdę. Tak, Milanek? No, kocham Ciebie. Kocham Ciebie, police officer. Kochasz mamusię? No to super, jedziemy. Jestem już w samochodzie, miałam Wam nagrać jak wyglądam, ale jakoś tak się zakręciłam z tym wszystkim i zapomniałam Wam pokazać jak definitywnie wyglądam, ale może jak dojedziemy tam na miejsce, to siostra może mnie nagra i zobaczycie co mam na sobie. Zwarte i gotowe jedziemy, sprawdziliśmy ile się jedzie, okazało się, że godzina 35 minut, także nie jest tak źle. Wcześniej jak żeśmy sprawdzali to było około 2 godzin. A widocznie dzisiaj jakaś lepsza droga, albo może jakąś inną żeśmy znalazły, nie wiem. Ale jedziemy, cieszymy się bardzo. Słonko nam tutaj wyszło, widzicie tutaj oświetla moją twarz. A my się cieszymy. Jest Justynka. Hey, are you excited? I'm so excited. You have a plan? Yes, I hope we buy some good things. Tak, także Justynka ma coś do kupienia. Zobaczymy co będzie i co ja też kupię. Gas station, przyjechaliśmy troszeczkę rozprostować nogi. Justynka tankuje samochód i będziemy ruszać dalej. O, proszę bardzo, już tutaj ładuje nam benzynę i będziemy jechać. Thank you very much. Ale fajne miejsce sobie znaleźliśmy. Zobaczcie jak ślicznie. Wow. Posłuchajcie tego. Boję się. Stąd ładnie też oglądam. Tutaj mamy perfect conditions, krajobraz, który mogę Wam pokazać, co mam dzisiaj ubrane. Mamy tą bluzeczkę, co widzieliście wcześniej, a tutaj mam taki fajną kurteczkę, którą kupiłam w TJ Maxx Tracy Ellen. Mam też okularki Burberry, no i oczywiście moją torebkę Louis Vuitton. Buty, czyli też Tracy Ellen, albo Anne Klein. Jesteśmy już tutaj na miejscu i fajnie, bo nie jest tak zimno, a na razie musimy zobaczyć na liście, gdzie cokolwiek jest, bo ciężko tutaj się odnaleźć. Tu jest naprawdę dużo, dużo sklepów i nie wiemy, w którą stronę iść, no ale znajdziemy. Justynka już tam z tyłu patrzy, co i gdzie. Ludzi na razie dużo nie ma, także fajnie też, jak nie ma ludzi naokoło, można sobie tak chodzić spokojnie i nikt nikogo nie popycha. Wystawa Valentino. And let's see if there's anything we like. This dress looks nice. O, tu ładnie wygląda ta sukienka. I torebka czerwona, czarna. O, taka. To mi się podoba jakaś bluzeczka. Actually, I took a look at this pretty jacket. Which looks amazing. Look at the fancy jackets.
A baby boomer. This is what's in style today. This is the... Ta torba mi się kiedyś podobała. Ale teraz już nie tak jak wcześniej. Jestem teraz w Mulberry i tutaj tak samo kolorowo. Dużo kolorowych torebek. Wow. Dziwnie, że te kolory teraz są in style, co? Teraz w markecie, tak tutaj obok tych outletów, można było coś sobie przyjść gdzieś na szybko, żeby nie marnować czasu. Już tam ta sobie zachciała jogurt. Tu jesteśmy. Jakie prześwietlenie. I mamy tutaj różne opcje jogurtu. Zobaczymy, co sobie weźmie. It's like your size. They look perfect on you. A taki kolor? Czarno? Czarno już tak fajnie nie wyglądają, nie? Tylko orange. Mamy linię tutaj. Burbary. I trzeba czekać. Poczekamy trochę. Niewygodne? Ale ładnie. It's perfect. Mhm. No naprawdę perfect. Gorgeous. O matko, jak ładnie wyglądasz z tym. Tylko ciekawe jak na długo, bo to wiesz, przytyjesz jak na bank. Ale gnie się, wiesz? No to, że chyba już za małe jest. On mnie prędko pnął. I felt it.
która aż dwa niech ci da do spróbowania. Ale to są moje sizes. Teraz jesteśmy tutaj w tych sklepach. Byliśmy już tu. Byliśmy tam, tak jak widzieliście. Jeszcze pójdziemy sobie w tamtą stronę, bo tam jest Dior i Prada. Przerwę. Postanowiliśmy wyjść i usiąść sobie odpocząć, bo naprawdę dużo tutaj trzeba chodzić. Połowę pewnie już żeśmy przeszli, jak nie więcej. Może więcej. Zostało tylko parę sklepów, także zobaczymy, jak na to wszystko pójdzie. Jak na razie zamówiłam sobie chińskie, chicken teriyaki. A ty co masz? Jersey Mike. O, kanapka, ale z czym ona jest? Ser, widzę. Chicken, ser. Peppers, onions. It's alright. I never tried this one. Sos jakiś jest, czy nie? Sos jakiś na tym jest? Nie ma sosu. Okej, życzę nam smacznego. Jedziemy już do domu. W sumie nic takiego nam się nie udało kupić, tylko ja jedną rzecz. Justynka jednak nie zdecydowała się na nic. Podobała jej się torebka, ale jej nie kupi. I co, jedziemy do domu. Jeszcze zajedziemy może do TJ Maxx i to było na tyle. Do zobaczenia w domu. Przyszliśmy do takiego pięknego sklepu z czekoladą. I jest bardzo dużo do wyboru. Tam są jeszcze czekolady z różnymi dodatkami. Ale to wygląda bardzo smacznie. Kupiliśmy coś. Mhm. A tutaj mamy różne inne czekolady. O, zobacz, tutaj nawet jest całkiem już ułożone. Fajnie to wygląda. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway in the wow. Come on. Yes, so kochani, już w domu. Właśnie przyjechaliśmy niedawno i chciałam się podzielić z Wami moimi zakupami. Jako pierwsze mam taką czapeczkę w sklepie, którą kupiłam, który się nazywa Aritzia. To jest bardzo popularny sklep w Stanach Zjednoczonych. Można kupić różne fajne rzeczy o niższej trochę cenie. Ta na przykład czapka kosztowała $20, przeceniona była z 50, ale naprawdę fajnie wygląda. Zaraz ją założę. Ups, właśnie wyszło. I sami ocencie, czy jest fajnie, czy nie jest fajnie. Moim zdaniem jest superancko. Ekstra. Fajnie się w niej czuję. No ale dobrze. To czapka, ale chciałam Wam pokazać, co jeszcze kupiłam. Tak jak widzieliście wcześniej, byłam w Versace i zakupiłam sobie fajną rzecz. Bardzo mi się podoba. I są to okulary. Okulary. Mam już jedno przeciwsłoneczne, brązowe, a tym razem kupiłam sobie czarne. Ups, coś tutaj jeszcze jest. Karteczka Versace. Jakieś tutaj różne rzeczy piszą na jej temat. Mamy też chusteczkę oczywiście i jakieś inne ulotki. Wracam do Was ponownie, kochani, bo bateria mi siadła. Także zaczynamy jeszcze raz od tego pudełka Versace, które wygląda przepięknie czarne i jest złoty napis. Bardzo mi się podoba. A w środku mamy okulary. Ja mam okulary brązowe z Burberry, ale postanowiłam, że kupię sobie takie czarne. Bardzo mi się spodobały. A wyglądają na mnie tak. I co myślicie? Pasują? Nie pasują? Wydaje mi się, że pasują i w ogóle są takie jak na miarę na mnie, nie spadają mi z nosa. To jest najważniejsze. Tutaj wyglądają właśnie tak. Nie wiem, czy zobaczycie. O, może tak to pokażemy. Tutaj mają znaczek Versace. O, i z boku wyglądają tak. No nie wiem, czy coś zobaczycie, ale może się uda. O, także tak się prezentują moje zakupy.
I tak, teraz to było na tyle, żeśmy naprawdę długo tam byli. Nie wiem, od godziny chyba 10 do godziny, żeśmy przyjechali, jest po 8, także bardzo długi dzień. Nachodziliśmy się w kółko i tak dalej, troszkę nasz nóżki bolą, ale zadowoleni jestem. Śmiesznie wygląda w tych okularach w środku, ale podobają mi się bardzo. Także dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Postawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobał ten film i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa, kochani.